Cześć, Mroczna Armia. W tym odcinku zajmiemy się listą 10 nawiedzonych miejsc w Polsce, które jak do tej pory nie były przez nas zbadane, a krąży na ich temat wiele ciekawych legend. Złożyło się na to kilka różnych czynników, takich jak niedostępność, brak zgody na nagrywanie, czy zwyczajnie nie podjęcie się jeszcze przez nas tematu nagrania tam odcinka ale wszystko przed nami. Wiemy, że w niektórych miejscach były już ekipy, które je odwiedziły i nagrały tam materiał, ale nie we wszystkich. Zapraszamy więc do obejrzenia zestawienia miejsc nawiedzonych, ale jeszcze przez nas niezbadanych. Czas pokaże, czy w przyszłości uda się tego dokonać. Jeśli macie rzetelne informacje co do dostępności obecnego stanu jakiegoś miejsca, piszcie. Nie przedłużając... Zapraszam na seans. Numer 10. Kamienica w Warszawie przy ulicy Wilczej. Jak to mówią, najciemniej pod latarium. Do rzekomo nawiedzonej kamienicy na ulicy Wilczej jakoś nigdy nie było nam po drodze. Może przez głosy, że miejsce jest już niedostępne. Może przez to, że Warszawa to tętniące życiem miejsce i przeprowadzenie tam projektu byłoby uciążliwe, albo nawet niebezpieczne. Natomiast opowieści krążące na temat tego miejsca mogą przerażać. Do pierwszej tragedii miało dojść tam w XIX wieku, kiedy to młody student powiesił się w jednym z mieszkań. Mieszkańcy skarżyli się później, że widują widmo w towarzystwie psa pod jego dawnym mieszkaniem. Kolejna historia o nawiedzonej kamienicy przy ulicy Wilczej opowiada o kobiecie, która zginęła z rąk zakochanego w niej dozorcy budynku. Mężczyzna miał ją poćwartować, a następnie zamurować ciało pod posadzką. Warszawiaca opowiadają również o zdradzonej kobiecie, którą obłęd popchnął do zabicia dwójki dzieci, męża, a następnie siebie. Mieszkańcy kamienicy twierdzą, że zdarza im się słyszeć krzyk i płacz. Dziwnych odgłosów tu nie brakuje. Są też plamy krwi, które znikają tak szybko, jak się pojawiają okazuje się, że wiele osób, które wprowadziły się do tej nawiedzonej kamienicy, nie zagrzało tu miejsca na dłużej. Numer 9, willa masonów w Gdańsku, niszczejąca perła gdańskiego neorenesansu, spektakularna, tajemnicza i nawiedzona. Tak w kilku słowach określić można zrujnowaną willę przy ulicy Sobótki. Ponoć wzgórze, na którym stoi w przeszłości osłonięte od świata gąszczem tajemniczej fauny, szczególnie upodobały sobie czarownice. To tu miały rzekomo odprowadzać tajemne rytuały, a na jednym z kamieni gorących na szczycie wzgórza oddawać się demonu. Nie wiadomo na pewno, czym był kamień węgielny pod budowę budynku. Jednak wiadomo, że żaden z jego właścicieli na dłużej nie zagrzał tu miejsca. Na początku ubiegłego stulecia, około 1925 roku, posiadłość nabył zarząd wolnomuraży Gdańska i Sopotu, by pod stylowymi kasetonami zdobionymi intarsją organizować regularne spotkania loży trzech sal. Wille loży masońskiej przejął następnie gdański oddział TVP, by opuścić ją na początku XXI wieku. Choć za dnia wnętrza zrujnowanego obiektu świecą pustkami, Ponoć nocą można zaobserwować dziwne zjawiska, odgłosy i światła wydobywające się z wnętrza budynku. Miejsce to od lat uważa się za jedno z najbardziej nawiedzonych na pomorzu. Numer 8. Willa w Bydgoszczy. Willa z czerwonej cegły znajduje się przy pobliskim torze regatowym. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że w budynku jeszcze przed II wojną światową mogła mieścić się szkoła. Co działo się z Wilną później, do końca nie wiadomo. Widać jednak, że kiedyś budynek mógł budzić podziw swoim wyglądem. Zresztą do dzisiaj niesamowicie prezentuje się jego narożna wieża. Krążą historie, że można tam spotkać niespokojne dusze zmarłych. Mieszkańcy przekazują sobie historię o słyszanym płaczu dziecka i cieniach spacerujących po dwupiętrowym domu. Według opowieści w latach 50. chora psychicznie staruszka. Zamordowała tam swojego wnuka. Numer 7. Szpital w Owińskach. Fani horrorów zgodnie przyznają, że szpitale psychiatryczne, jak i klasztory, to prawdziwe wylęgarnie nieczystych sił. Opuszczony kompleks w Owińskach, 15 km od Poznania, w przeszłości był jednym i drugim. Najpierw rezydowali tu cystersi, zaś w 1838 roku Otwarto pierwszą w Wielkopolsce klinikę dla osób cierpiących na choroby psychiczne. I pewnie nie byłoby w tym nic szczególnie wartego uwagi, gdyby nie tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, gdy hitlerowcy zajęli placówkę i wymordowali wszystkich znajdujących się tu pacjentów, łącznie z dziećmi, w sumie ponad 1100 osób. Od tamtego czasu miejsce uznawane jest za przeklęte, a od 1993 roku stoi puste. Budząc grozę wśród okolicznych mieszkańców, skarżą się oni na dobiegający z wnętrza płacz dzieci, błyskające w oknach dziwne światła oraz nieustannie przepalające się żarówki w pobliskich domach. Podobno wszystkie te zjawiska nasilają się w listopadzie, w rocznicę makabrycznej egzekucji. Jednak, nawet bez udziału gości ze światów, budynek szpitala idealnie nadaje się na scenografię do filmu grozy. A opuszczone wnętrza potrafią napędzić strach, nawet prawdziwym twardzieją. Jeszcze nie tak dawno próbowaliśmy zrealizować projekt w tym szpitalu. Skontaktowaliśmy się nawet z właścicielem obiektu, który nie zbył nas machnięciem ręki. Powiedział, że z reguły wejście do środka byłoby możliwe, jednak w tamtym czasie w budynku trwał remont i nie mógł wpuścić nas do środka. Być może jeszcze kiedyś uda się przeprowadzić tam projekt, być może nawet w samą rocznicę tragicznego wydarzenia. Numer 6. Dom w Witkowicach. Nawiedzony dom, który znajduje się na ulicy Witkowickiej w Krakowie i zbudowany został jeszcze przed II wojną światową. Jeden z bardziej tajemniczych i nieodkrytych nawiedzonych domów, na temat którego nie ma zbyt wiele informacji. Z opowieści jednej z ostatnich właścicielek domu wiadomo jednak, że jego pierwszy właściciel z niewiadomych do końca powodów został zastrzelony. Do dziś nie wiadomo kto dopuścił się zbrodni. Później dom przechodził w ręce kilku właścicieli, ale nie zagrzewali tam długo miejsca. Jedna z kobiet, która zamieszkała w tym domu, pewnego dnia powiesiła się. Pozostawiona przez męża, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Była młoda. Nie wiadomo do końca, co nią powodowało. Samotność, żal, czy wpłynęła na nią aura tego domu. Powiedzieć się miała w stodole. Dom stał przez 10 lat opustoszały. Matka powieszonej kobiety próbowała sprzedać ten dom. Ale za każdym razem na jaw wychodziła informacja. Że to jest dom po wisielcu, w którym dochodzi do niepokojących zjawisk. Potencjalni kupcy zwykle tracili zainteresowanie w obawie przed nawiedzonym domem. Jego historia została również opisana w książce Michała Stonowskiego mapa cieni. Numer 5. Dom w Wizbicy. Opuszczony budynek znajdujący się w Izbicy w województwie lubelskim został zbudowany w latach 80. XX wieku. Wielu uważa, że niewytłumaczalne zjawiska, które mają miejsce na terenie posesji, mają związek ze smutną przeszłością miasta. Izbica niegdyś była zamieszkana głównie przez Żydów. Jednak w czasie II wojny światowej utworzono w niej tzw. getto tranzytowe. Miejsca te były ośrodkami koncentracyjnymi dla osób deportowanych zarówno z Niemiec, jak i państw okupowanych. Jeszcze do niedawna w oknach nawiedzonego domu postawione były obrazy, przedstawiające podobizny świętych, które często zmieniały swoje położenie. W środku dochodziło do innych przerażających i niewytłumaczalnych zdarzeń. Podobno na posesji często słychać różne dziwne dźwięki, takie jak płacz dziecka, czy też odgłosy przypominające o donośne pukanie w szybę. Przedmioty znajdujące się w domu po noc samoistnie się poruszają i często mają tam miejsce wahanie temperatur. Mało tego, mówi się, że ze ścian posiadłości czasem spływa krew. Wedle innych przekazów w ścianach domu zostało zamurowane dziecko. Jeszcze inna historia mówi, że mieszkała w nim kiedyś kobieta, która zamordowała swoje dzieci, a następnie popełniła samobójstwo. Podobno kilka lat temu dom był wystawiony na sprzedaż za przysłowioną złotówkę. Nikt jednak nie chciał go kupić, bo kto chciałby mieszkać w domu, który straszy. Były też podania, według których każdy chętny kupiec ginął w tragicznych okolicznościach. Niezmiennie od wielu lat dom ma tego samego właściciela. Kiedyś, wiele lat temu, wyjeżdżał on do pracy za granicę. Tu miał żonę i trójkę dzieci. Jego żona była chora, więc kiedy on wyjeżdżał w podróż, zabierał ze sobą dzieci. Co się stało z dziećmi i żoną mężczyzny? Nie wiadomo. Może wszyscy mieszkają za granicą, dzieci są już dorosłe, ale nikt nie widział, żeby się tu pojawiali. Jak aktualnie wygląda sytuacja rzekomo nawiedzonego domu w Izbicy? Jesteśmy bardzo ciekawi. Jeśli ktoś z Was ma jakieś informacje na ten temat, niech się odezwie w komentarzu. Numer 4. Nawiedzony dom w Cekanowie. Posiadłość w Cekanowie z zewnątrz robi niesamowite wrażenie. Ogromną działkę porastają drzewa, wśród których wznosi się zadbany, nowoczesny dom, w którym nikt nie chciał zamieszkać. Pierwsi właściciele według relacji mieszkańców pobliskich miejscowości Widywali tam duchy. Doświadczali samoistnego gaszenia i zapalania świateł, czy trzaskania oknami. Podobno na terenie obecnej willi mieścił się kiedyś sierociniec, a zmarłe w nim dzieci chowano bez ceremonii pogrzebowych na terenie tamtejszej ziemi. Działki strzeże widoczne od strony drogi Kapliczka, a dom na przestrzeni lat przechodził z rąk do rąk. Nikt nie zdecydował się przebywać tam dłużej. 18 października 2019 roku na portalu Wirtualnej Polski pojawił się obszerny artykuł na temat nawiedzonego domu w Cekanowie. Dziennikarka Paulina Brzozowska niejednokrotnie próbowała skontaktować się z właścicielami domu. Za każdym razem całowała klamkę. Nikt nawet nie odpowiadał przez domofon. W środku widziała tylko zapalone światło. Podobno w środku odprawiane były nawet egzorcyzmy, ale to było dawno temu. Na prośbę mieszkańców miejsce to zostało poświęcone, a na terenie posiadłości wybudowano kapliczkę mającą odpędzać złe moce. Krążą pogłoski, że pewnego razu budynek przejęła mafia, żeby obniżyć wartość posiadłości. Pewnej nocy rośli mężczyźni jak jeden mąż, uciekali z tego miejsca w popłochu. Pewna rodzina wyprawiła kiedyś w domu imprezę dla dzieci. Na jednym ze zdjęć uwieczniono sylwetkę dziewczynki, która nie została na kinderbal zaproszona. Kiedy dziennikarka skończyła swoją reportażową przygodę z nawiedzonym domem, jeszcze raz pojechała pod jego bramę, żeby sprawdzić czy ktoś jest w domu i odpowie na jej wizytę. Ujrzała tylko małą dziewczynkę w oknie budynku, machającą w jej kierunku i uśmiechającą się. Numer 3. Nawiedzony dom w Jeleniu. Nawiedzony dom, o którym mówi się od lat. Dom położony jest w Jaworznie, w rynku dzielnicy Jeleni. To bunnek z lat 30. XX wieku. Mówi się, że w ciągu siedmiu dekad opuściło go ponad 30 rodzin. Był wielokrotnie sprzedawany. Kilka lat temu stał się gwiazdą mediów. Ówczesny właściciel wynajmował go na nocowanie: miał pełnić rolę escape roomu. Święcił go ksiądz katolicki, wypędzał z niego duchy świeckie egzorcysta. Ponoć kilka rodzin opuszczało go w pośpiechu nocą. Badania w nawiedzonym domu przeprowadzała niedawno szwedzka grupa łowców duchów. Podobno z piwnicy da się słyszeć płacz dziecka. Są też tacy, którzy widzieli tam pokryte krwią narzędzia. Niektórym okazała się zjawa pierwszego właściciela. Wieść niesie również wersję o tym, że podczas jednego z remontów w ścianie budynku odnaleziono zamurowane domu Branka i szczątki dziecka. Od dawna mówi się, że dom Wieleniu jest jednym z najbardziej nawiedzonych w Polsce. Czy taka jest prawda i czy uda się nam kiedykolwiek sprawdzić to na własnej skórze. Numer 2. Nawiedzony dom pod Legnicą. Z zewnątrz budynek jakich wiele. Kostka z czerwonej cegły, która powstała w drugiej połowie XX wieku. Nigdy nie został dokończony. Dlaczego? Na stronach poświęconych zjawiskom paranormalnym możemy przeczytać, że to ponoć jeden z najbardziej nawiedzonych domów w regionie. W Polsce mamy przypadki domów, które są tak silnie nawiedzone przez duchy, że kolejne rodziny podejmowały próby normalnego zamieszkania, ale wytrzymywały najwyżej 2-3 miesiące. Potem na skraju wyczerpania nerwowego w popłochu opuszczały takie domy. Jeden z najcięższych przypadków nawiedzenia pod legnicą, niewidzialny byt atakował kolejnych lokatorów, którzy próbowali w nim zamieszkać. W tej chwili stoi pusty. Swego czasu odwiedziliśmy ten nawiedzony dom. Zrealizowaliśmy nawet namiastkę projektu, ponieważ do środka nie udało nam się wejść. Drzwi oraz brama garażowa były zamknięte na kłódkę. Nie chcieliśmy włamywać się do środka, ponieważ nie na tym polega nasza działalność. Jeśli do danego miejsca nie ma dostępu, to trzeba to uszanować. I to była dobra decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, która wydarzyła się niedługo potem. Jak się później dowiedzieliśmy, inne grupy badające zjawiska paranormalne miały problemy z właścicielem domu, który dowiedział się o wejściu do środka i publikacji odcinka. Dom jednak zrobił na nas mocne wrażenie. Czuć było niepokój, gdy przebywaliśmy w jego obrębie. Dziwna, ciężka i przytłaczająca atmosfera, która potwierdziła się u innych grup na YouTubie, które zarejestrowały przesuwające się w środku przedmioty. To niewątpliwie jeden z bardziej tajemniczych i niedostępnych domów w Polsce, którego sekrety, być może z jakiegoś powodu skrzętnie są ukrywane. Numer 1. Nawiedzony dom w Magnuszewie. Mroczna historia rodziny, która bez wahania mogłaby posłużyć za fabułę do niejednego filmu grozy, historia, która wydarzyła się w 2012 roku w niewielkiej wsi Magnuszew w województwie mazowieckim. Oddalono je o kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Dom, w sąsiedztwie którego wychował się jeden z członków Mistery Hunters, Michał, a ja spędziłem tam pół dzieciństwa. Rodzina po tragicznych wydarzeniach jak najszybciej chciała o całej sprawie zapomnieć, dlatego nigdy nie otrzymaliśmy pozwolenia na zrealizowanie tam projektu. Owe wydarzenia jednak pozostały z rodziną jeszcze na długo po tym, jak doszło do mrożących krew w żyłach zjawisk. A wszystko zaczęło się wtedy gdy głowa rodziny, pan Marek, zszedł do piwnicy, żeby wykopać dół na ziemniaki. Razem z ziemią wykopał ludzkie szczątki, kości i czaszki. Bez chwili zawahania zakopał wszystko z powrotem i jak gdyby nigdy nic, postanowił o tym zapomnieć. Ale o całym zajściu nie było mu dane zapomnieć. Od tego wszystko się zaczęło. Od tej pory w całym domu czuć było ciężką i dziwną energię. Najgorzej było właśnie w piwnicy. Po raz pierwszy nieznana siła dała sobie znać w nocy, nawiedzając najstarszą córkę. Potem przeszło na synów i ojca. Odbierało energię. Nie dało się ruszyć. Dusiło i przygniatało. Czuć było czyjąś obecność. A taki nieznanej siły najmocniej przeżył najmłodszy z synów. Przestał chodzić do kościoła. Uciekał z lekcji religii. Notorycznie bolała go głowa. Unikał kontaktu z ludźmi. Pojawiali się księża z sąsiednich parafii, święcili dom, ale pomagało tylko na chwilę. Później w domu pojawił się egzorcysta. O sprawie nie mówił. Obowiązywała go tajemnica. Wróżka z telewizji stwierdziła, że to siła demoniczna. Lekarze twierdzą, że to zaburzenie dysocjacyjne. Gdzie leży prawda? Czy w domu w Magnuszewie faktycznie dochodziło do przejawów sił demonicznych? Być może nigdy się o tym nie przekonamy. Jeśli jesteście w posiadaniu ciekawych informacji na temat któregokolwiek z obiektów zaprezentowanych w odcinku, wysyłajcie je do nas w wiadomości prywatnej. Napiszcie w komentarzu, które z tych miejsc najbardziej do Was przemawiają i czy są takie, które chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji i łapki w górę. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.